Cześć, ja nazywam się Julii Tedemska, jestem coachem relacji i w każdą środę na moim kanale znajdziesz materiał o tym, jak osobowość wpływa na nasze związki. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest altruista, czyli typ ofiarny. Jest to typ ludzi, których moglibyśmy określić mianem dusza człowiek, czyli ktoś, kto jest naprawdę dobry, uczynny, pomocny, życzliwy, a nawet święty. Bardzo dużo w tym prawdy. To są ludzie, którzy czują radość, spełnienie, są szczęśliwi, kiedy mogą komuś pomóc, kiedy mogą kogoś w czymś wesprzeć, kiedy mogą kogoś w czymś wyręczyć. Oni czują satysfakcję, kiedy czynią coś dobrego. Małe, nawet dobre uczynki sprawiają, że czują się lepiej i kiedy wiedzą, że ich zachowanie, to co robią, może komuś zaszkodzić, może sprawić komuś przykrość, to wtedy czują ogromny dyskomfort. Dlatego też te osoby często nie lubią być na piedestale i ustępują innym. One wolą grać drugie skrzypce. Inna sprawa jest taka, że te osoby naprawdę nie lubią być w centrum uwagi. Możesz często też od nich usłyszeć takie zdanie, że niepotrzebne im są żadne podziękowania, że to co robią to drobnostka, ale wtedy bądź czujny i uważny. Bo co prawda to wypowiadają i nawet kiedy to mówią, w to wierzą. Ale jeżeli przestaniesz to robić i przyzwyczaisz się do tego, że ten człowiek po prostu na przykład ci w czymś pomaga, coś robi i to staje się takim standardem, normą i po prostu tego od niego oczekujesz, to on może zacząć czuć się wykorzystywany, może czuć się niedoceniony i będzie czuł się niekochany, będzie czuł się gorzej w takiej relacji, więc bez względu na to, co on mówi, czy on mówi, że nie, 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 to jest tylko drobnostka, to nic takiego, nie musiałem tak naprawdę włożyć prawie zupełnie w to czasu czy energii, to i tak przyłap go na tym, że robi coś dobrego i podziękuj mu za to i on to naprawdę w głębi duszy doceni. To jest mu naprawdę bardzo potrzebne, no bo za tym pomaganiem, za tym czynieniem dobra stoją przecież jakieś potrzeby. Taki człowiek chce być dla kogoś ważny, chce być w ten sposób zauważony, chce zasłużyć. Bardzo często właśnie ta potrzeba zasłużenia, na przykład na miłość, na obecność w Twoim życiu stoi za tym pomaganiem i nie zawsze oczywiście to jest takie bardzo uświadomione. Natomiast w momencie, kiedy nadal pomagam, ale nie ma zwrotu, jestem zupełnie niedoceniany, zupełnie niedostrzegany, moje potrzeby są nierealizowane i wtedy już nie odczuwam aż tak dużej radości, więc warto na pewno na to zwrócić uwagę. To jeżeli chodzi o granie tych drugich skrzypiec, no to też często to jest o tyle niebezpieczne, że taka osoba może wręcz zrezygnować z nagród, które jej się należą, ze stanowisk, które jej się należą, z podpisu, który powinien należeć do niej. Na czym to polega? To są niezwykle pracowite, zaangażowane i wytrzymałe osoby, ale kiedy grają w drużynie, kiedy są w grupie, to dla nich najważniejsze jest to, jak inni się czują, czego inni chcą, a nie czego te osoby same pragną, czego potrzebują, co jest dla nich ważne. Więc jeżeli nawet są osobami, które wniosły największy merytoryczny wpływ do jakiejś pracy, jeżeli zrobiły najwięcej obiektywnie w danym projekcie, to jeżeli widzą, że komuś bardzo zależy na tym, by zdobyć jakąś nagrodę, by zdobyć pochwałę, by zdobyć awans, to one to odstąpią. Dlatego też często te osoby nie zachodzą gdzieś wysoko w hierarchii społecznej czy w ścieżce kariery w jakiejś korporacji, bo one są tymi naprawdę pilnymi, sumiennymi pracownikami, które zwyczajnie pomagają innym,
No i nie bójmy się użyć tutaj tych słów, tego stwierdzenia, że dają się często niestety wykorzystywać. Tutaj może pojawić się też taki problem, że te osoby będą tak zbierać różne zadania od osób, które będą do nich przychodzić, na przykład w tej właśnie rzeczonej korporacji, nie będą potrafiły odmówić, bo mają problem z asertywnością, ze stawianiem granic. Na początku mogą czuć radość i satysfakcję, że są pomocne, że są użyteczne, że ktoś docenia ich wiedzę, docenia to, że są pracowite. Natomiast co się dzieje, jeżeli takich próśb o pomoc w sytuacjach, w których ten człowiek, który przychodzi, mógłby sobie sam po prostu coś wygooglać, coś sprawdzić, to nie jest moja sprawa. Tych próśb jest kilka dziennie, kilkanaście dziennie, kilkadziesiąt w tygodniu. Naturalnym jest to, że brakuje mi wtedy czasu i energii na swoje własne zadania i takie osoby bardzo często kończą jako pracownicy ostatecznie nieefektywni, którzy nie realizują na przykład swoich celów, dlatego że skupiają się na tym, żeby pomagać innym osobom i pomagać realizować cele koleżanki. I na początku może być nawet taki moment, w którym one będą myślały sobie: ok, nie dostałem premii, nie zrealizowałem celów, ale Kasia jest szczęśliwa, ale Tomek jest szczęśliwy, jest zadowolony, jestem dobrą koleżanką. Ale może przyjść taki moment, w którym nagle się okaże, że ta Kasia albo ten Tomek, że oni są niewdzięczni, że oni nie doceniają tego wkładu, który wniosłeś, że oni odwracają się przeciwko tobie, że wykorzystują cię w jakiejś polityce wewnętrznej. No i wtedy przychodzi ten moment rozczarowania. Dzisiaj będę mówić sporo o środowisku zawodowym, a później przejdę do relacji romantycznych. Skupię się na takim środowisku biznesowym, dlatego że to jest taki obszar, w którym ten altruista naprawdę dużo może stracić, póki nie nauczy się stawiać granic, póki nie popracuje ze swoją asertywnością, póki nie zauważy tego, że inni ludzie mogą nie mieć tak dobrych intencji jak on, to niestety może czuć się wykorzystywany, może czuć, że traci swój czas, że traci swoją energię i nic z tego nie ma. Konsekwencją często takiej postawy, jak we wcześniej opisanej właśnie tej korporacji, w której pracownik robi coś za innych, robi to po godzinach, robi to w swoim czasie wolnym, przyjmuje pewne zadania bez zastanowienia, może być chociażby wypalenie zawodowe. No bo ja na początku robię to z chęcią, daje mi to radość i satysfakcję, ale z czasem będę miał tego dosyć. Z czasem zacznę patrzeć z niechęcią na tych ludzi, którzy to robią. No i energetycznie po prostu będę wyczerpany. No nie mówiąc też o tym, jak to może wpływać na sferę moich relacji, czy to z rodziną, czy to z przyjaciółmi, czy relacji takich romantycznych, związkowych, bo zwyczajnie mogę nie mieć ostatecznie na to czasu, a dla altruisty tak naprawdę to związki, rodzina, przyjaźnie są najważniejszym obszarem w życiu. Jak tutaj się nie czują spełnieni, to mogą w ogóle nie czuć się do końca spełnieni. I dlatego sporo o tej pracy, no bo jedno na drugie tutaj wpływa, a niestety ten nasz altruista może mieć tendencję do wypalenia zawodowego i do dawania z siebie za dużo w tym środowisku zawodowym. Jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało, że mogę dawać z siebie za dużo, ale jeżeli cały czas myślę tylko o innych i nie zastanawiam się, jak to na mnie wpływa, nie myślę o swoim zdrowiu, o swoim samopoczuciu, o swoim wypoczynku, no to może to być po prostu destrukcyjne. I w naturalny sposób altruiści trafiają do różnych takich zawodów pomocowych. Na przykład pełnią rolę psychologa, pedagoga, farmaceuty w aptece, lekarza. Odnajdują się doskonale w każdym miejscu, w którym mogą komuś służyć. I jest to naturalne środowisko ich funkcjonowania, ale nawet tak pomagając, no mogą się w końcu wypalić, bo mogą zapomnieć o tym,
żeby zarządzać ilością spotkań, na przykład z takim pacjentem w ciągu dnia. Mogą przedłużać sesje, mogą nie stawiać granic, kiedy pacjenci chcą z nimi komunikować się poza tymi sesjami. I ostatecznie całe ich życie to jest praca i znów traci ta rodzina i znów tracą bliskie związki. Więc ktoś, kogo największym marzeniem jest tak naprawdę bycie z drugim człowiekiem, stworzenie rodziny, często może zostać pochłonięty przez swoją pracę. No i chciałabym Wam podać kilka takich sytuacji, nazwijmy to toksycznych, patologicznych, ale których często właśnie typ altruistyczny nie zauważa albo w których nie wie co zrobić, daje sobie wejść na głowę. Jeżeli odnajdziesz się w którejś z tych sytuacji, chociaż niektóre mogą wydawać się nieco abstrakcyjne, no to może to jest znak, że to jest też o tobie i warto zastanowić się, jak zacząć stawiać granice. Od czego mogę zacząć? Czyli przykład pierwszy. Mamy dentystkę, dajmy na to, jest to dentystka, która ma swój gabinet w Szczecinie. No i dzwoni do niej klient i ten klient chciałby się z nią umówić na wizytę, ale nie wie, gdzie dokładnie jest zlokalizowany jej gabinet. No i ta dentystka zaczyna tłumaczyć, dokładnie opowiada o tym, jak wygląda cała trasa. Ma tą informację również na swojej stronie internetowej, ma mapkę z Google Maps, tam też odsyła swojego klienta, natomiast poświęca mu czas, żeby to wszystko opowiedzieć. Następnie ten klient dzwoni jeszcze kilka razy, bo nie jest pewien, czy dobrze zrozumiał, czy dobrze trafił. No i ta nasza dentystka rozpisuje w ogóle w PDF-ie tutaj super mapę z informacją o tym, jak wyglądają przesiadki, jak wyglądają połączenia, tak żeby ten nasz klient czuł się zaopiekowany, żeby czuł się dobrze, żeby czuł się bezpiecznie i bezproblemowo trafił. No i w dniu wizyty okazuje się, że na godzinę przed jakby tą wizytą dentystka dzwoni do niego, żeby potwierdzić, czy na pewno wizyta jest aktualna i dowiaduje się od niego, że on jednak chce zrezygnować z tego spotkania, bo zdał sobie sprawę z tego, że w bloku tuż obok powstał nowy gabinet dentystyczny, a do niej miałby przemierzyć 6 km, więc zupełnie mu się to nie opłaca. No. Przecież pani rozumie, prawda? No i tak, i z jednej strony rozumiem, chcę się wczuć w sytuację tego klienta, ale z drugiej strony, no pojawiają się trudne emocje, bo tyle z siebie dałam, poświęciłam swój czas, poświęciłam swój energię, zaangażowałam się i co z tego mam? No nic. Drugi przykład, również z dentystą, ale który już wykonał pewną usługę. I ma klienta, któremu trzeba wykonać jakieś leczenie kanałowe. No i okazuje się, że ten klient mówi, że niestety, ale ma trudną sytuację finansową i wypłaty będzie miał dopiero 10. Zostało jeszcze trochę czasu, bo mamy na przykład 20 poprzedniego miesiąca i czy może ten lekarz po prostu przystać na to, że uregulujemy tą opłatę po tym 10. No i ten dentysta, altruista myśli sobie tak, no co ja zrobię z tym człowiekiem, on potrzebuje pomocy, on cierpi, no nie ma pieniędzy, no więc wypadałoby mu pomóc, zaufam mu, wierzę w to, że przecież jest uczciwy. No i okazuje się, że po wykonanym zabiegu człowiek po prostu znika. Teraz odwołam się do swoich takich doświadczeń z branży farmaceutycznej, gdzie ja pracowałam z farmaceutami. Byłam ich takim trenerem i coachem i to, co często się przydarzało farmaceutom, którzy pracowali w aptece, to sytuacje, w których przychodzili do nich pacjenci z innych aptek już z zakupami zrobionymi, z torebką wypełnioną różnymi substancjami, lekami, suplementami i pytali się tych farmaceutów, co oni mają teraz z tym zrobić, bo w poprzedniej aptece oni się tego nie dowiedzieli. Czyli klient wolał pójść do miejsca, gdzie wydawało mu się, że może zapłaci trochę mniej, postoi w kolejce, ale może trochę zaoszczędzi,
co nie zawsze było prawdą, ale w tym miejscu on wiedział, że tam takiej fachowej obsługi nie będzie miał, bo tam są inne standardy. Osoby, które tam pracują, mają mniej czasu albo mają mniej wiedzy lub cierpliwości. Więc on po prostu nauczył się tego, że robi zakupy w innym miejscu, po czym przychodzi do pani magister i pyta, co tutaj z tym dalej zrobić. No i często te osoby, ci farmaceuci, pomagali, bo nie potrafili odmówić. Czuli, że to jest ich misja, że tak warto robić. No ale w ten sposób przyzwyczajali tych klientów właśnie do takiego funkcjonowania i czuli się wykorzystywani, bo tracili swój czas, a przecież w tym czasie mogli wykonać inne zadania, swoją energię. To są zasoby, które bardzo ciężko jest odnowić, no czasu nie da rady tak naprawdę odzyskać. No i czuli się w konsekwencji wykorzystani. I takie sytuacje u ludzi, którzy są altruistami, napiętrzenie takich sytuacji może właśnie prowadzić do wypalenia zawodowego. Oczywiście takim altruistą, który przede wszystkim myśli o tym, jak się czuje druga osoba. Myśli o tym, żeby kogoś nie urazić, żeby nie zrobić komuś pod górkę, żeby ktoś nie miał przez niego kłopotów. Może być też klient. I wyobraźmy sobie taką sytuację, że jestem fryzjerką, która prowadzi swój gabinet i potrzebuje ulotki i plakat na Black Friday i umawia się z firmą graficzną, z odpowiednim wyprzedzeniem, no i ufa, że po prostu to wszystko zostanie bardzo dobrze przygotowane na czas. Zbliża się termin Black Friday, nie ma żadnego kontaktu ze strony tej firmy graficznej, więc ona postanawia się skontaktować z pracownikami firmy. Okazuje się, że oni o niej zapomnieli i nie ma szans, żeby wyrobili się na Black Friday, ale proponują jej w zamian przygotowanie pakietu ulotek i plakat na święta. I to tej osobie jest zupełnie niepotrzebne, dlatego że w okresie świątecznym ona już ma właściwie wypełniony swój kalendarz i ma już mnóstwo klientek i klientów, którzy chcą dobrze wyglądać na święta, ale nie chce, żeby pracownicy firmy graficznej mieli jakieś przez nią kłopoty i stwierdza, że no każdemu może się to zdarzyć i po prostu nie wycofuje tej zapłaty i przystaje na tą propozycję. I później właściwie nie korzystając w żaden sposób z tych ulotek i z tych plakatów. To jest bardzo taka typowa postawa osób, które są altruistami. Oczywiście podobne sytuacje altruista ma w związkach romantycznych i w rodzinie, dlatego że przede wszystkim na pierwszym miejscu są inni, więc ja chcę innym pomóc, chcę kogoś w czymś wyręczyć, chcę, żeby ten drugi człowiek był zadowolony, żeby czuł się bezpiecznie, ale tego typu relacje mogą być paradoksalnie właśnie niebezpieczne, nie tylko dla samego altruisty, który również może być wykorzystany i przyciągnąć do siebie człowieka, który zauważy tą jego naiwność, tą dobroć i będzie z tego po prostu z premedytacją korzystał, ale może to być niebezpieczne również w taką stronę, że ten człowiek, który jest partnerem na przykład takiej osoby, on z czasem może stać się niesamodzielny, bo ten altruista robi za niego wszystko, wyręcza go, odpowiada pierwszy na pytania, których jeszcze ten drugi człowiek nie zdążył sobie nawet zadać. No i kiedy ten jego partner miałby zostać na chwilę sam, wykonać jakąś czynność, to okazałoby się, że on nie wie, co ma ze sobą zrobić, bo przez całe życie ktoś robił to za niego. No często też jest właśnie tak, że ten nasz altruista, kiedy członkowie rodziny przyzwyczają się do niego, że to jest normalne, że on zawsze stanie pod ścianą, kiedy inni nie mają gdzie usiąść. I to jest normalne, że my tu sobie rozmawiamy, a ta osoba pójdzie przygotować herbatę, pozmywać w tym czasie, przygotować kolejny posiłek, czyli rezygnuje ze swoich potrzeb, z jakiegoś kontaktu z innymi, bo przede wszystkim dba o to, by inni czuli się dobrze. Kiedy wszyscy się do tego przyzwyczają, że tak po prostu jest, przestają to zauważać, przestają to doceniać, zwracać na to uwagę, no to w końcu ten altruista też może czuć, że po prostu staje się jakimś służącym, że
że nie tak miało być, że nie czuję się dzięki temu wcale kochany i może być w takiej relacji nieszczęśliwy. W takich relacjach, gdzie mamy właśnie takiego dawcę i biorcę, i nawet jeżeli ten biorca chciałby coś dać, to ten dawca tego nie przyjmuje, bo altruista ma trudność w przyjmowaniu komplementów, w realizacji jego potrzeb, przyjmowania różnych prezentów, podziękowań. No to taka relacja jest relacją skośną, taką asymetryczną, w której nie ma równowagi i ten biorca też zaczyna czuć dyskomfort. Po pierwsze, wiemy, że tak naprawdę bardziej atrakcyjni są dla nas ludzie, którym my też pomagamy, którym możemy coś dać z siebie. Wtedy się bardziej angażujemy i bardziej doceniamy takiego człowieka i taką relację. A w momencie, kiedy tylko coś od kogoś dostajemy, no to przestaje ten człowiek być dla nas aż tak ważny, przestaje być dla nas aż tak atrakcyjny. Oczywiście my możemy być od niego w pewien sposób uzależnieni, bo na przykład sami nie będziemy potrafili samodzielnie czegoś zrobić. Ale to nie oznacza, że będziemy czuć do niego jakiś duży szacunek albo pozytywne emocje, sympatię czy miłość dzięki temu. I często te osoby, które są w takiej relacji z kimś, kto jest altruistą, wcale po czasie nie czują, że są tak bardzo zaopiekowane. Zwłaszcza, kiedy altruista zacznie narzekać na ten brak docenienia, zauważenia. Może stać się na przykład rodzicem, który zacznie wypominać swojemu dziecku to, że tyle w to dziecko zainwestował, a on nagle teraz zmienia plany i chce zostać youtuberem i nie chce pójść na studia. Tutaj całe życie wypruwałem z siebie flaki, żebyś ty został kimś. Zrezygnowałam ze swojej kariery dla ciebie, to wszystko było dla ciebie, a ty chcesz zostać na przykład youtuberem. Problem jest w tym, że często ci biorcy wcale nie proszą o to, co dawca daje. Czyli jakby to jest w ogóle bez pytania, czasem nadmiarowo. Więc tutaj trzeba znaleźć ten balans, trzeba znaleźć ten umiar, no bo inaczej te relacje, pomimo tego, że wydaje się, że tutaj mamy kogoś tak opiekuńczego, tak dobrego, chcącego tyle z siebie dać, po prostu przez to, że są tak nierówne, w konsekwencji nie są partnerskie, nie są relacjami, w której partnerzy mogą czuć się spełnieni, z których mogą czuć się szczęśliwi i często tutaj też taka osoba, ten altruista przeżywa pewien rodzaj wypalenia i warto być tego świadomym, że w związku również możemy czuć to wypalenie, jeżeli mamy poczucie takiego obciążenia obowiązkami. Dlatego też no, najważniejszym zadaniem rozwojowym tak naprawdę dla altruisty jest nauczenie się stawiania granic, asertywność, mówienie nie, również zadbanie o swoje potrzeby, o swój relaks, o czas dla siebie. To jest coś, o czym altruista zapomina, ale by móc służyć innym, by móc pomagać innym, to ja na początku muszę mieć energię, czas do tego, muszę zadbać o siebie, tak żeby nagle nie okazało się, że nie jestem w stanie na przykład kontrolować swoich emocji, bo jestem już tak zmęczony, albo że moje zdrowie przestało mi służyć, coś się zaczęło dziać z tym zdrowiem, dlatego że przesadziłem z tą pracą. Obojętnie, czy to jest praca w domu, czy to jest praca w korporacji, czy to jest praca psychologa, czy to jest praca dentysty. Tak bardzo chciałem, żeby wszyscy byli zadowoleni, że jakaś część czy mojego ciała, czy mojej psychiki w końcu po prostu odmawia. Więc jakby to stawianie granic, myślenie też sobie o swoich potrzebach tutaj jest kluczowe, jeżeli chodzi o osobę altruisty. Altruista nie jest typem wybrednym, jeżeli chodzi o wybór partnerów, natomiast jeżeli miałabym coś wskazać, to odradzałabym wybór władczego partnera i wybór pewnego siebie partnera, dlatego że te typy mogą nie docenić wkładu altruisty, mogą nie dać mu odpowiedniego wsparcia, pochwał, mogą nie zauważyć tego, ile zaangażowania wkłada w budowanie relacji
budowanie rodziny nasz typ ofiarny, no i mogą mieć też skłonność do wykorzystywania takiej osoby. Natomiast z każdym innym typem nasz altruista może stworzyć dobrą relację, dlatego że altruiści po prostu potrafią się dopasować do innych ludzi, są elastyczni, myślą o potrzebach innych, więc mają duże prawdopodobieństwo stworzenia dobrej relacji z każdym z pozostałych typów. No ale uwaga, warto też pamiętać o tym, że ty altruisto również masz swoje potrzeby i warto o nie zadbać. Potrzeby partnera są ważne, ale twoje potrzeby są równie ważne. I ważne jest to, byś nauczył się przyjmować to, kiedy partner chce realizować twoje potrzeby, chce odpowiadać na twoje potrzeby, nawet te, z których do końca sobie nie zdajesz sprawy. Chce dać coś z siebie, chce zaangażować się w ten związek. Dzięki temu on też będzie czuł się ważny, będzie czuł, że jest twoim partnerem, będzie czuł, że jest na równi, więc po prostu pozwól mu na to. Jeżeli jesteś partnerem altruisty, no to pamiętaj, żeby właśnie nawet jak on mówi, że to co robi to jest tylko naprawdę mała rzecz, że to nie jest tak ważne, on aż tak bardzo się nie zmęczył, żeby to zauważyć, żeby mu podziękować. No i żeby czasem go w czymś wyręczyć, żeby nie okazało się, że ten altruista to będzie taki pracownik na kilka etatów. On będzie chodził do swojej pracy zawodowej, będzie opiekował się dziećmi, będzie wypełniał wszystkie obowiązki domowe, będzie dbał o to, żebyś ty się czuł zawsze dobrze, zawsze zrelaksowany, nigdy żebyś nie był zestresowany, ale on zapomni o sobie. No i konsekwencja jest taka, że w tym związku on też się wypali. A do czego może prowadzić wypalenie? Kiedy mówimy o środowisku zawodowym, no to często jednak albo to jest przerwa w pracy, albo rezygnacja z tej pracy w celu ochrony siebie, w celu ochrony swojego zdrowia. Więc wypalenie w związku, zastanówmy się, do czego może prowadzić. Więc warto nie nadużywać tutaj tej dobroci, dobroduszności typu altruistycznego. Myślisz, że altruista to jest twój typ osobowości? Jeżeli tak, to napisz w komentarzu, jakie są konsekwencje tego dla ciebie, co zyskujesz, co tracisz w ten sposób funkcjonując. A może miałeś albo masz partnera, który jest altruistą? Jak to jest być z altruistą? Opisz to proszę w komentarzu, podziel się swoim doświadczeniem. No i mam też do ciebie pytanie, jaki masz pomysł na to, kto z przestrzeni publicznej, z historii, z filmów, z książek, jaka postać może być takim altruistą? Mój przykład to jest Jezus Chrystus. Na pewno możemy znaleźć sporo takich altruistów wśród świętych. A jakie są twoje pomysły? Jeżeli trafiłeś do tego momentu, dotarłeś tutaj, to w komentarzu napisz słowo pomoc i dzięki temu będę wiedziała, że jesteś tutaj ze mną. Dziś chciałabym opowiedzieć ci o typie osobowości, jakim jest typ wrażliwy. Jego druga nazwa to domator i przypominam, że poruszamy się teraz w ramach klasyfikacji osobowości według Johna Oldhama i Louis Morris. Podkreślam to także dlatego, że domyślam się, że część z was trafiła na ten film szukając informacji o osobach WWO, czyli o osobowości wysoko wrażliwej. I mam dla ciebie i dobrą, i złą informację. Zacznijmy od złej. Ten film nie będzie o WWO, ale dobra informacja jest taka, że na pewno też jako osoba wysoko wrażliwa sporo z tego materiału skorzystasz. Kolejna dobra informacja dla ciebie jest taka, że na moim kanale znajdziesz materiał o WWO i linkuję do niego wyżej oraz w opisie do tego filmu. Warto byś po obejrzeniu tego materiału zapoznał się również z tym drugim filmem o osobowości wysoko wrażliwej, dlatego że one się dobrze razem uzupełnią i w tym drugim filmie znajdziesz też dużo wskazówek rozwojowych, które będą też przydatne dla typu wrażliwego, na którym za chwilę się skoncentrujemy.
Typ wrażliwy, według Johna Oldhama i Louis Morris, to jest taka Amélie Poulain z filmu Amelia. Mam nadzieję, że oglądaliście ten jeden z najlepszych filmów w historii kinematografii, oczywiście moim zdaniem, a jeżeli nie, to koniecznie nadróbcie zaległości i dzięki temu będziecie wiedzieć więcej o osobach wrażliwych, ale także o osobach wysoko wrażliwych. Zacznijmy od tej drugiej nazwy, czyli domatologii. Bo to jest bardzo charakterystyczne dla typu wrażliwego. Typ domator to jest osoba, która najlepiej czuje się w swoich czterech ścianach. I do tych czterech ścian pasują te określenia skandynawski hitch czy cozy, czyli takie osoby w tych swoich czterech ścianach dbają o ognisko domowe, o tym, żeby było ciepło, żeby było tak swojsko, czyli kubek kakao, kubek gorącej czekolady, herbaty, dobra książka, rozpalone świece, kominek, jakaś fajna nastrojowa muzyka w tle. To jest atmosfera, którą uwielbia typ wrażliwy i właśnie w takich okolicznościach, w swoim znanym, najbliższym otoczeniu, w swoim domu, typ wrażliwy czuje się najlepiej i najbezpieczniej. Natomiast to wcale nie jest samotnik, to nie jest osoba, która najlepiej czuje się sama ze sobą. Ona potrzebuje do szczęśliwego życia innych ludzi. I chciałabym mieć w tych swoich czterech ścianach najbliższe osoby. Dla niej bardzo ważna jest rodzina. Natomiast w tym gronie jej znajomych, przyjaciół, faktycznie są takie osoby mocno wyselekcjonowane i ta grupka najbliższych przyjaciół jest bardzo mała. Osoby wrażliwe nie czują się komfortowo, nie czują się dobrze w dużych grupach, nie mają dużych znajomych. Ale dlaczego tak jest? No to o tym też opowiem za chwilę. Kolejną cechą osobowości wrażliwej jest jej upodobanie rutyny, pewnych powtarzalnych wzorców, schematów. One czują się dobrze, kiedy mają nakreślone pewne ramy, na przykład ramy postępowania. Natomiast tam, gdzie jest zmienność, tam, gdzie występuje jakieś ryzyko, coś może taką osobowość zaskoczyć, tam nie czują się one bezpiecznie i unikają takich miejsc, takich sytuacji, tego rodzaju prac, również ludzi, którzy wnoszą zbyt dużo ryzyka, zbyt dużo zmienności do ich życia, ponieważ takie zbyt mocne wychodzenie poza strefę komfortu osoby wrażliwej kosztuje ją zbyt wiele energii. Osoby wrażliwe mogą nam się wydawać zdystansowane, chłodne. Możemy mieć często też wrażenie, że nie przypadają za nami, że nas po prostu nie lubią, bo one rzeczywiście, jeżeli dobrze nie znają drugiego człowieka, to przyglądają mu się trochę z boku i potrzeba dużo czasu, żeby móc się do takiej osoby zbliżyć. Natomiast to nie wynika tylko z tego, co jest charakterystyczne dla typu czujnego, czyli z braku zaufania do drugiej osoby, ale też z braku zaufania do samego siebie. Osoby wrażliwe nie są do końca pewne swojego postępowania, swoich kompetencji, boją się krytyki, boją się odrzucenia, więc im więcej mają interakcji z innymi ludźmi, im bliżej dopuszczają do siebie innych ludzi, tym większe jest ryzyko tego, że zostaną odrzuceni, że zostaną zranieni, a oni takich sytuacji unikają jak ognia. Musisz więc liczyć się z tym, że poznając typ wrażliwy, będziesz potrzebował dużo cierpliwości, dużo czasu, by ta osoba wpuściła cię do tych swoich czterech ścian. Ale kiedy ona już to zrobi, kiedy stwierdzi, że czuje się przy tobie komfortowo, na tyle komfortowo, by móc ci zaufać, by móc pokazać swoją inną twarz, to może się okazać, że znajdziesz najlepszego partnera na świecie, dlatego że osoby wrażliwe są jednymi z najbardziej lojalnych i wiernych typów osobowości. Kiedy one już wchodzą w związki, to są to często związki na całe życie i bez względu na to, czy mówimy tutaj o przyjaźni, czy mówimy o związku romantycznym, one pragną takich głębokich więzi i o ile się ich boją i o ile w dużych grupach są mocno właśnie zdystansowane i takie nieśmiałe, to jeżeli już
będziesz w tym ich cozy domu, przy tym ich ognisku domowym, to one zdejmą pewną maskę, swoją taką fasadę i pokażą prawdziwego siebie, i tam może się okazać, że kryje się wewnątrz zupełnie inna osobowość. Często w takim bezpiecznym środowisku te osoby pokazują cechy, których nie ujawniają szerszemu gronu. I to jest na przykład ich sarkastyczny humor, to jest albo jakieś specyficzne poczucie humoru, to są ich jakieś specyficzne upodobania, poglądy. Okazuje się, że w tym bezpiecznym środowisku one są też bardzo odważne i potrafią eksperymentować, potrafią się dobrze bawić. Bo kolejna rzecz charakterystyczna dla typu wrażliwego to jest to, że one są świetnymi badaczami, ale takich obszarów, które są im dobrze znane. Czyli oni nie lubią eksplorować nieznanych lądów, ale już jak poznają jakiś obszar, poznają jakiś ląd, to chcą szczegółowo poznać wszystkie detale i potrafią stać się najlepszymi ekspertami, specjalistami w tej dziedzinie. I jeżeli mamy na przykład osobę, która ma typ wrażliwy, jest chirurgiem, to ona będzie wydawać się z zewnątrz bardzo pewna siebie w tym, co robi, bo będzie faktycznie pewnie poruszała się w tym swoim zakresie ekspertyzy. I jeżeli ma za sobą lata nauki, doświadczenia, to ona już nie czuje strachu i się nie boi. Ale gdyby ta sama osoba dostała propozycję zmiany swojej specjalizacji i nauczenia się czegoś zupełnie nowego i zainteresowania się nowym obszarem medycyny, to mogłoby się okazać, że pojawi się u niej pewnego rodzaju strach przed nieznanym i pojawiają się w jej głowie różne pytania o to, co może się stać, co może się nie udać. I to mogą być takie pytania, które tą osobę będą blokować. Dlatego też często takie osoby, chociażby jeżeli chodzi o podróże, mogą ograniczać się tylko do tego, co już jest bezpieczne i znane, czyli na przykład do swojego miasta. One lubią zwiedzać, ale miejsca, które są blisko, które są bezpiecznie, albo ograniczają się do swojego kraju. A jeżeli już podróżują za granicę, to charakterystyczne dla nich może być to, że wracają do miejsc, w których już były. Są jednak takie osoby o profilu domatora, które pomimo tego, że czują się najlepiej w tej swojej przystani, w tym swoim miejscu na świecie, jakim jest ich dom, to starają się wyjść poza tą swoją strefę komfortu i walczą z tymi swoimi lękami poprzez ekspozycję na te lęki. I wśród tego typu również znajdziemy podróżników, takich ludzi, którzy zwiedzili cały świat. Tylko charakterystyczne dla takich osób będzie to, że o ile bardzo ekscytujące dla nich może być zwiedzanie tak naprawdę takim palcem po mapie czy po globusie tych miejsc, do których chcą się udać, mogą czuć ekscytację, kiedy przeglądają katalogi z ofertami biur podróży, natomiast kiedy już są coraz bliżej takiego wyjazdu, to pojawiają się w ich głowach te właśnie znaki zapytania, co może pójść nie tak, na przykład pojadę gdzieś nad Ocean Indyjski i tam może zastać mnie tsunami, albo będę na Dominikanie, bądź na przykład na Kubie i okaże się, że spotka nas huragan, albo gdzieś będzie trzęsienie ziemi. I tego typu myśli są charakterystyczne dla osoby wrażliwej, która wychodzi poza tą swoją strefę komfortu. Natomiast ja jako taką wskazówkę rozwojową dla tego typu dałabym właśnie to, by jednak pomimo tego, że tak, kosztuje nas to wiele energii, czujemy się czasem wypompowani po jakiejś takiej aktywności, która nie jest do końca zgodna z naszym profilem, by eksperymentować, by spotykać się jednak z tym swoim lękiem.
bo to, co się może zadziać, kiedy już poznamy ten nowy obszar, nowy ląd i on będzie już dla nas znajomy, może okazać się, że to stanie się naszym konikiem, że polubimy to i wtedy to może być ten obszar, który zaczniemy bardziej właśnie eksplorować w taki bardzo szczegółowy, detaliczny sposób, ale nie dowiedzielibyśmy się nigdy o tym, że to jest właśnie na przykład nasza misja życiowa, że to jest coś, w czym będziemy świetni, gdybyśmy po prostu nie spróbowali. Więc to wychodzenie poza swoją strefę komfortu jest bardzo ważną wskazówką dla typu wrażliwego. Kiedy myślę o budowaniu relacji z osobowością wrażliwą, to przypominają mi się cytaty z Małego Księcia i pozwolę sobie je przytoczyć. To jest scena z Lisem. Nie potrzebuję ciebie i ty nie potrzebujesz mnie. Jestem dla ciebie tylko lisem, podobnym do 100 000 innych lisów. Lecz jeżeli mnie oswoisz, będziemy się nawzajem potrzebować. I drugi cytat. Stajesz się na zawsze odpowiedzialny za to, co oswoiłeś. I budowanie relacji, budowanie związków z osobowością wrażliwą to jest właśnie taka sztuka oswajania, inaczej tworzenia głębokich więzi. Pamiętaj o tym, żeby poznać taką osobowość, takiego człowieka, musisz wykazać się cierpliwością, musisz dać i sobie, i jemu trochę czasu, ale warto, dlatego że po drugiej stronie jest nagroda. Taki człowiek, który zostanie twoim przyjacielem albo partnerem życiowym, jest prawdziwym skarbem, dlatego że tak jak powiedziałam wcześniej, to jest jeden z najbardziej lojalnych, wiernych typów, twój kompan na całe życie. Dlatego na pewno warto poczekać i na pewno warto i sobie jemu dać szansę. To, o czym jeszcze warto pamiętać, to to, że ten typ nie radzi sobie z krytyką, nie lubi krytycznych osób, unika ich, a często nawet odcina się od nich. Dlatego, że jeżeli masz skłonności do takiego cynizmu, który polega na wbijaniu szpil drugiej osobie, nawet jeżeli uważasz, że to jest zabawne, to typ wrażliwy nie będzie czuł się z takim rodzajem poczucia humoru komfortowo i może się okazać, że taka relacja właśnie przez to może nie przetrwać. Więc zastanów się, czy w tym, jak komunikujesz się z osobą wrażliwą, nie ma pewnego rodzaju komunikacji, która dla tak kruchej emocjonalnie jednak osobowości może być zbyt twarda, zbyt dotkliwa. I teraz jeszcze partnerzy dla typu wrażliwego. Tutaj pomimo tego, że może nam się wydawać, że taka osobowość prowadzi jakieś samotnicze życie, to tak jak powiedziałam wcześniej, dla niej najważniejsi są tak naprawdę ci najbliżsi, rodzina. Więc najtrudniejszy dla takiej osobowości byłby związek z typem samotniczym. I zdecydowanie lepiej będzie jej się wiodło z kimś, dla którego wartość, dla kogo wartość, jaką jest rodzina, jest równie ważna. I dobrze, gdyby to była taka umiarkowana mieszanka typu sumiennego, typu pewnego siebie i typu dramatycznego. Typ dramatyczny i typ pewny siebie pomogą naszej osobowości wrażliwej trochę wyjść towarzysko do ludzi, otworzyć się na świat i ta osobowość tego potrzebuje, ale to nie może być też zbyt duże natężenie tych cech i te wymagania osób pewnych siebie i osób dramatycznych wobec osoby wrażliwej nie mogą być zbyt duże, jeżeli chodzi o to pole towarzyskie, bo to będzie zbyt wyczerpujące dla naszego domatora i ostatecznie właśnie z uwagi na te duże wymagania i no wtedy już na to niedopasowanie na tym polu taka relacja może ostatecznie nie przetrwać. Więcej wskazówek rozwojowych dotyczących tego, jak sobie radzić, kiedy jesteś osobowością wrażliwą, znajdziecie w filmie o wysokiej wrażliwości, o osobowości wysokowrażliwej, bo tak jak powiedziałam na początku, te dwa zagadnienia mocno się przenikają, dlatego jak zakończysz ten seans, to proszę cię, żebyś dokończył
rozpoznawanie tego typu, jakim jest typ wrażliwy, właśnie tym drugim filmem. Znajdziesz go w opisie do tego materiału. Jestem ciekawa, ile typu wrażliwego odnajdujesz w sobie. Czy znasz osoby wrażliwe, czy masz je w swoim otoczeniu, a może byłeś w związku z kimś wrażliwym? Jakie masz pomysły na to, kto w przestrzeni publicznej może być taką osobowością wrażliwą? I tutaj zrobię takie małe postscriptum, małe rozwinięcie. W przestrzeni publicznej może nam się wydawać, że te osobowości wrażliwe wcale takie nie są, dlatego że one często tworzą pewną fasadę, wydają się nawet bardzo pewne siebie, to może być bardzo złudne. Tak jak powiedziałam wcześniej, one są świetnymi badaczami, ekspertami i czują się dobrze i pewnie w obszarze, na którym się znają i który dobrze już eksplorowały. Więc jeżeli ktoś jest nawet typem wrażliwym, jest dziennikarzem i występuje publicznie, to on może sobie świetnie radzić, jeżeli czuje się już w tym ekspertem i jeżeli jest dobrze przygotowany, jeżeli ma solidny warsztat, to może się okazać, że w ogóle tej takiej wrażliwości i tego, o czym dzisiaj tutaj powiedziałam, w takiej osobie nie dostrzeżecie. I tym bardziej chciałabym, żebyście takim wrażliwym i trochę czujnym okiem przyjrzeli się różnym osobowościom z przestrzeni publicznej i zastanowili się, kto może mieć tego typu cechy. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to napisz proszę w komentarzu słowo Amelia i ja dzięki temu będę wiedziała, że jesteś tutaj ze mną do samego końca. Jeżeli ten film podobał Ci się, to daj proszę łapkę w górę i jeżeli czujesz, że on może się komuś przydać, to udostępnij go, a jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem mojego kanału, to subskrybuj ten kanał i nie zapomnij wcisnąć też dzwoneczek i dzięki temu będziesz informowany o nowych materiałach na moim kanale, a one pojawiają się u mnie w każdą środę, piątek i niedzielę, niosąc nowe informacje i wieści o tym, jak budować świadome relacje. A na teraz już Ci dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć i moc miłości oczywiście.